opowiem wam historię z mojego życia. Nie była ona wesoła, ale była ona ciekawa i miała lekkiego doła. Były wzloty i upadki, myśli złe, samobójcze. Czułam się przez 20 lat opuszczona, niekochana i samotna. Ale coś się wydarzyło pewnego dnia. Ja zrozumiałam to, że jest ktoś, kto kocha mnie. Cały czas jest przy mnie, chroni, broni. Tylko on. Tylko on. Chodziłam orzygana przez ludzi, palcami wytykana. Moje serce krzyczało o pomoc, wołało o litość, o miłość, lecz nikogo nie było, bo dla mnie miłość dawno się skończyła. Myślałam, że miłość szybko przemija, jest podstępna jak żmija. Nie było nikogo, kto by mógł mi pomóc, pokochać, przytulić też i ze mną też pożyłać. Było tylko samo zło, zło i przestępstwo. Nie było nikogo do momentu, gdy iskierka pojawiła się. Była ona dla mnie miła, od tamtej pory wiem, że ona była przysłana od najwyższego pana, bo ona była przysłana od najwyższego pana. Było, lecz dawno się skończyło to, co było. Było, lecz dawno się skończyło. Wtedy zaczęłam rozmyślać, że jest coś oprócz zła. Przekonała mnie iskierka, że to jest miłość, o której źle myślałam. Ona jest wspaniała miłość, którą ja szukałam. Były wzloty i upadki, ale było dalej źle. I w ogóle to nie chciało mi się żyć na tym durnym świecie. I co o tym? I co o tym powiecie, co? Powiedział, że kocha mnie, kocha też i ciebie. On walczy o nas każdego dnia, abyśmy byli z nim w niebie. Mój jedyny, bez winy, bez skazy, bez mazy, tak. Dzięki tobie, panie, dzisiaj jem chleb na śniadanie. Nic złego mi się nie stanie, bo ty mi błogosławisz, nigdy nie zostawisz. Bo ty mi błogosławisz, nigdy nie zostawisz. Pragnę, abym była już u ciebie, w twoim domu w niebie. Bo twoja miłość jest większa niż wszystko zebrane. To jest tutaj dla was, dla was rapowane. Nie chcę, abyś wołał do Boga, jak jest tylko trwoga. Chcę, abyś pokonał wroga za pomocą Boga. Niech Jezus Pan obetrze ci łzy z twoich ran. Wtedy już nie zostaniesz sam. Chcesz być blisko Niego, to uwierz w Niego.